Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Program Futbolownia. Ja nazywam się Damian Czyżak. Jest ze mną ponownie Marcin Zając. Witam cię, Marcin. Tym razem jedenastka. Kto nie oglądał długiego wywiadu, to zapraszam oczywiście do oglądania. Znajdziecie go na kanale. Musicie poszukać tam, gdzie są wywiady, zakładka playlisty. A tymczasem przejdziemy sobie do ulubionych zawodników Marcina Zająca. Jakąś jedenastkę domyślam się, że masz ulubionych piłkarzy, więc ciekawy jestem, kto tam u ciebie będzie. No to zacznijmy po kolei. W bramce Casillas. Coś mam mówić? No, ze dwa słowa, jakbyś powiedział dosłownie, czemu go akurat wybrałeś. Znaczy, nie musisz się rozwodzić mocno, znaczy, ale... Nie, no krótko. Jest cały czas jest na topie. Jest to legenda Realu Madryt. Super bramkarz. Widzę, że fajny człowiek. Szanuję go jako zawodnika. I jak nieraz się mówi o bramkarze, są postrzeleni, to uważam, że Casillas jest stonowany i w porządku, dlatego wybrałem Casillas. Okej, okay, dalej. Tu mam taką trzech obrońców. Maldini, Costa Curta, Baresi. To jest... Catenaccio włoski. Tak, włoski Catenaccio. AC Milan. Stare, dobre czasy Milanu. Mam nadzieję, wrócą niedługo znowu na ten wysoki top. Szanowałem tych zawodników, bardzo miło się oglądało i jaką tą trójkę w obronie wybrałem, tak mówię, Maldiniego, Costa Curta i Baresiego. Dobra. A z lewej strony dorzuciłbym Marcelo z Realu Madryt, bardzo go szanuję, cenię, zaawansowany technicznie, grający bardzo ofensywnie w tych czasach, bardzo uniwersalny, super zawodnik. Mhm. W środku Pirlo i postawiam na Del Piero, dwóch magików piłki, gdzie postawiam piłkę na 20-16 meczu, no to bramkarze mieli kłopoty, ten potrafili reżyserować grę, układać grę drużyny, postawiam na tych dwóch zawodników. Na bokach może trochę się nie zgadza, ale to też jeden z ulubionych moich zawodników, Roberto Baggio, a z drugiej strony Christo Stoichkov. Okej, który z prawej, który z lewej? Stoichkov z lewej. Dobra. To też takie czasy Barcelony dawne, świetna drużyna wtedy. Christo Stoichkov wyróżniał się też swoimi rajdami na lewej stronie. No a Baggio też, wirtuoz piłki, włoska legenda, jeden z moich ulubionych piłkarzy. To, a z przodu wrócimy do teraźniejszości, Messi, no i też wracam znowu do AC Milanu, bombastem. Okej, okay. Strasznie technicznych zawodników, samych techników praktycznie, nie? Tak, chociaż teraz piłka poszła tak do przodu, że wszystko jest fizyczne bardziej i na szybkości, no to jednak ja wróciłem do... Wirtuozi kompletnie, nie? Tak, to ja wróciłem właśnie do piłki technicznej. Super, nie, fajna jedenastka naprawdę, muszę przyznać. To co, no przechodzimy chyba do pytań jedenastu. Tak lub nie? Mhm. Ewentualnie masz dwa koła ratunkowe, możesz nie odpowiedzieć nic, albo powiedzieć coś więcej niż tak lub nie. Okay. Więc tak lub nie. No, czyli mogę nic nie mówić. Możesz też nic, no ale to chyba nie są tak trudne pytania. Okay. Dobra. Pierwsze pytanie. W każdej drużynie, w której grałem, byłem najszybszym zawodnikiem. Tak. Przy moich możliwościach szybkościowych i to, jak szybko wyjeżdżają teraz młodzi piłkarze za granicę, to w obecnych czasach na pewno wyjechałbym szybko do zagranicznego klubu. Tak. Smuda to najlepszy trener, z jakim współpracowałem. Trudno mi powiedzieć. To możesz takie powiedzieć są? Coś więcej albo nic. No to się wstrzymał od głosu. Dobra. Wielu piłkarzom z ekstraklasy przydałby się dobry trening na siłowni. No. Tak. Dobrze, że nie trafiłem do ŁKS-u, chociaż mało brakowało. Tak. Gdyby Widzew zaproponował mi współpracę, to na pewno bym nie odmówił. No nie odmówił. Nie mówię jaką, po prostu mówię o samej współpracy. To, że nie wyjechałem grać za granicę, głównie jest winą kontuzji. To
poniekąd tak. Z podziwem patrzę, jak piłkarze typu Lewandowski dbają teraz o dietę i trening. Żałuję, że za moich czasów nie było dostępu do takiej wiedzy. Tak jest. Jak widzę, wróci do ekstraklasy, to na pierwszy mecz przyjdę z ufarbowanymi na czerwono włosami. Nie. Te czasy się skończyły. Podczas kariery piłkarskiej nie prowadziłem się aż tak dobrze, jak robię to już na piłkarskiej emeryturze. Nie. Praca trenera personalnego jest ciekawsza niż bycie piłkarzem. Wstrzymał się w głos. Teraz musisz powiedzieć coś więcej. Nie, to jest zupełnie coś innego. Grając w piłkę byłem zadowolony, bo robiłem to, co kocham i jeszcze dostałem za to wynagrodzenie, a to po prostu po prostu robię to z zamiłowania. Teraz jestem zadowolony, że jestem na takim etapie swojego życia. Rozumiem, super. Bardzo Ci dziękuję za Twoje odpowiedzi, za jedenastkę. Dziękuję za oglądanie. Tak jak mówię, jeżeli ktoś nie widział wywiadu dłuższego, to zapraszam. Dzięki za oglądanie jedenastki. Subskrybujcie kanał, lajkujcie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli kogoś interesują treningi personalne, jest z Łodzi i jest adeptem piłki nożnej, to zapraszamy do Marcina. Możemy powiedzieć, gdzie Cię można spotkać, gdzie, jak można się do Ciebie zgłosić? Znaczy przez co można właśnie? Przez chyba Instagram. Tam jest mój. Masz maila jakiegoś też? Jest mail, jest mój numer telefonu. No to śmiało, prosimy. Trzymajcie się, cześć.